Dzień dobry, bardzo witamy Was w Waszym ulubionym podcaście Neurofriki i witają Was Wasi ulubieni neuroterapeuci, czyli Patryk Sobotka i Maciej Duczyński. I witamy Was w 71. odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, że cierpliwość popłaca. Jest cnotą. A się tak, teraz zaprawdę powiadamy Wam. Wszyscy już włączyli, tak mówią, Boże, teraz filozofować tutaj jakieś pierdoły polsko gabinetowe. Tak, a my zawsze filozofujemy o pierdołach. Nie, czasami są konkrety jakieś, ale tak. Może tutaj też się pojawią. No jest będą, na to będą. Szansa. Nie, będą, słuchajcie, zostańcie z nami do końca, będzie fajnie. Dlaczego w ogóle o tym temacie mówimy? To jest coś, co po prostu, jak ja zaczynam kurs, czy prowadzę MTG, czy prowadzę NIT na przykład, to bardzo często zaczyna, może nie od razu po prostu, żeby tak nie zniechęcać ludzi, od razu nie hamować po prostu, bo fajnie by się to choć troszeczkę rozpędzili. Ale my często oczekujemy bardzo szybkich efektów terapeutycznych, które są nieadekwatne do problemu, z którym przychodzi pacjent. I do poziomu naszych umiejętności czasami. Też. Tak. Ale nawet jeżeli mamy po prostu duże umiejętności techniczne, to czasami się okazuje, że po prostu jest efekt dojenia się tkanek, odpowiedni czas, żeby się organ mógł zregenerować. I tak dalej, więc się okazuje, że niepotrzebnie wymagamy od siebie i narzucamy sobie jakąś dziką presję, żeby po jednej wizycie było już dużo lepiej, 100% lepiej. To się prawie nigdy nie zdarzy, 100% lepiej, ale żeby była po prostu bardzo super, rzadkie sytuacje, spektakularna nie? poprawa. I ludzie zapominają o tym, że tak naprawdę to, co my robimy, to jest po prostu taki drążenie skały powoli, gdzie efekty pojawiają się, być może na pierwszej wizycie, ale ona często nawet nie jakoś spektralnie odczuwana przez pacjentów, ale ten efekt się nakłada, bo nasza praca to jest po prostu nie jakieś super uzdrawianie, tylko taka sukcesywna praca, krok po kroku, gdzie ten efekt kuli śnieżnej pojawia się, jest coraz większy i większy i większy, to się rozpędza, ale nie od razu. A dużo tak. ludzi po prostu ma takie tendencje do biczowania się bardzo szybko, że o Boże, nie udało się. Ale beznadziejnym trafił, to jest beznadziejny kurs po prostu. A tak, tak. Tak, bo gówniana metoda tak. nie działa. Okej, okay, no właśnie. I ja już tutaj na start pomyślałem od razu o tym, że ja tak jakby znam trochę te problemy, bo ja jak zaczynałem swoją pracę jako fizjoterapeuta, no to na początku też miałem trochę takich myśli, że chciałbym jak najszybciej być bardzo dobrym terapeutą i chciałbym od razu tym pacjentom super fajnie pomagać, no bo tak czułem, że to, że mamy taką, no wiesz, dużą odpowiedzialność jakby z naszej strony, ale że to też jest taka bardzo wdzięczna praca, no bo jesteśmy w stanie komuś po prostu tą jakość życia bardzo szybko poprawić. No i oczywiście na to się nałożyło trochę takich, no raz, że moich ambicji, ale dwa, że takich miejskich legend, które też sprawiają, że my dużo zaczynamy od siebie wymagać. Czyli jak tak się na niektórych szkoleniach nasłuchasz albo po prostu czytasz jakieś social media, no wtedy oczywiście jeszcze nie było w ogóle takich żadnych terapeutycznych social mediów, no ale gdzieś tam czytasz sobie jakieś książki, jakieś materiały, no i tutaj słyszysz o tym, że ten pacjent na przykład ci opowiada, że był u kogoś i on tam po prostu mu miał straszną rwę kulszową, mu tam zrobił jedną technikę i po prostu do dzisiaj jest super, nie? I dużo takich powiedzmy legend sobie gdzieś tam słyszysz, no to jakby dążysz do tego, żeby być takim dobrym terapeutą, co po prostu w jedną wizytę rozwala każdy jeden problem. No i się później okazuje, że no po prostu rzeczywistość taka nie jest, nie? Że owszem, zdarzają się takie sytuacje, że pacjent ma silny problem bólowy, który w dodatku mu od jakiegoś czasu towarzyszy i udało się to komuś naprawić w jedną wizytę. I to tutaj to naprawić to jest w ogóle w cudzysłów. Tak, bo to po prostu po jednej wizycie mnie nie bolało na przykład, tak, ale nie bolało i naprawienie to są dwie różne rzeczy. Fajnie, że nie bolało, bo tak naprawdę ten proces rozpoczął się. Dzięki temu, że kogoś nie bolało, to może po prostu ta osoba będzie mogła prawidłowo obciążać tą nogę, jakieś wyrównywać napięcia mięśniowe, wejść w trening przykładowo i dzięki temu to po prostu zacznie się regenerować, bo wielokrotnie wiemy, że po prostu ktoś może mieć duże zmiany i duże problemy, a jednocześnie go jeszcze nie boli, tak? Bo ten ból gdzieś jest tam taką jedną z późniejszych etapów takiego, nie wiem, ostrzegania organizmu, można powiedzieć. No tak. Tak, 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 dokładnie, nie? I kolejna jakby też jest taka rzecz, mi to osobiście bardzo, bardzo dużo dało w sumie mojej głowie to, żeby się tak
też nie martwić trochę i może nie dojeżdżać tym, że wiesz, no przychodzi pacjent, coś robimy i na przykład nie ma tej takiej dużej poprawy, jaką bym chciał, że ona jest niewielka, albo czasami w ogóle nie ma żadnej, nie? Takiej powiedzmy ocenianej przez pacjenta subiektywnie, że on mógłby powiedzieć, że jest lepiej, no to po prostu czasami nie ma od razu i tak jak mówiłeś, trzeba sobie gdzieś tam to pomalutku tym efektem kuli śnieżnej budować. Mi dużo dało to, że w pewnym sensie jak zrozumiałem, że my nikogo nie naprawiamy, tylko rolą terapeuty jest takie bardziej zabieranie tych przeszkadzajek, które sprawiają, że to ciało pacjenta się samo nie leczy. Nie? Że jakby jak uznajemy, że jakby ta nasza wewnętrzna mądrość ciała sprawia, że my się leczymy, regenerujemy i nasz organizm sobie z tym radzi, no to jakby ze swoich barków zdejmujemy tą odpowiedzialność, że to ja powinienem to zrobić. Nie? Czyli ja już jakby nie jestem i nigdy nie byłem i nikt nigdy nie jest takim mechanikiem, że tutaj coś poprzestawiam i dzięki temu pacjenta nie boli, tylko raczej dajemy komuś przestrzeń do tego, żeby on się po prostu regenerował i żeby jego ciało sobie z tym problemem poradziło. To zaczynamy jakby respektować to, że każdy ma trochę inny ten organizm, inną ilość dolegliwości, inaczej reaguje na różne bodźce i po prostu jednej osobie będzie wystarczyło, że popracujemy raz czy dwa razy i to już będzie wystarczający bodziec dla tego ciała, dla tego organizmu całego, dla tej osoby, żeby mu tą ulgę przynieść, a czasami będzie tak, że ktoś jest z różnych powodów po prostu dużo mniej reaktywny na taką terapię. I wymaga to dużo więcej czasu, dużo więcej zaangażowania, więcej cierpliwości i z naszej strony, i ze strony po prostu pacjenta. I to nie jest nic złego i to nie znaczy, że z tym pacjentem jest coś nie tak, to też nie znaczy, że z nami jako terapeutami jest coś nie tak. Nawet dzisiaj miałem rano taką rozmowę akurat z jedną swoją pacjentką, która już ma problem, który jej dokucza no, dosyć długo, bo kilka miesięcy. My się chyba widzieliśmy na ten moment 3 albo 4 razy. No i jakby ta dynamika jej powrotu do zdrowia nie jest tak duża, jak ona myślała, że będzie. Szczerze mówiąc, ja też myślałem, że będzie troszeczkę szybciej, dlatego że jakby porównując ten jej proces leczenia do innych pacjentów zgłaszających dosyć podobny problem, to u nich było to troszeczkę szybciej. I ja już jakby ta pacjentka nawet sama czy u nich było to szybciej? U innych było to szybciej. U innych było szybciej. I ta pacjentka nawet sama użyła takiego sformułowania, bardzo nieładnego sama na siebie, że w takim razie ona już uważa, że jest jakimś dziwadłem, że, że nie leczy się szybko. No i ja już tutaj ją po prostu uspokoiłem, powiedziałem, że absolutnie nie. I po prostu trzeba to respektować, że u każdego jest po prostu też inna wyjściowa sytuacja. I to, że u kogoś udało się powiedzmy szybciej tego problemu pozbyć, to nie znaczy, że oni byli mniej zepsuci albo byli w ogóle jakkolwiek lepiej ich leczyłem, bo to w ogóle jakby nie miało raczej dużego znaczenia, tylko po prostu no, są innymi osobami. A też mogą żyć w innym środowisku? Na pewno tak. Na pewno tak i jest no, zupełnie, no, mają też inny organizm i nie da się tego na 100% u nikogo przewidzieć. Tak jak pamiętam, że kiedyś, no właśnie jak zaczynałem pracę, to tak bardziej na pewniaka leciałem z takimi rzeczami. Ktoś się mnie pytał, ile czasu to będzie trwało, żeby mnie już nie bolało. I ja czasami tak rzucałem takie, no 2 razy i powinno być okej, albo 3 razy i powinno być okej. No ale jak się parę razy na tym poślizgnąłem i się okazało, że zazwyczaj to byli ci pacjenci, co chyba też musiałem ich spotkać po to, żeby gdzieś tam to ego się zderzyło po prostu ze ścianą. I się okazywało, że ci pacjenci, co wydawało się, że mieli najprostszy problem do załatwienia, taki, że ja już tam u jednej osoby się tak prawie ośmiałem, że ha, po prostu włączam stoper, to będzie najkrótsza terapia w moim życiu, która później na przykład trwała parę miesięcy i niespecjalnie dużo dała, nie? No to po takich doświadczeniach wiem, że nikomu nie można niczego obiecać. Tak, to prawda. Wiesz co, ja widzę trochę, znaczy tak, bo moglibyśmy zacząć sobie też od tego, że po prostu ludzie są niecierpliwi, więc może pogadamy trochę po prostu pewnie o tym, ale jeśli chodzi w ogóle o naszą branżę jeszcze, to bardzo mało się mówi, teraz może więcej, a może żyję w jakiejś bańce swojej, więc nie możecie mnie wyprowadzić z błędu w komentarzach, jeżeli tak jest, ale że o nas się mało mówi jako osoba, które rozpoczynają jakiś tam proces
cały, który po prostu trwa najczęściej długo, tak? Bo ten organizm się leczy też. My możemy go spróbować, zabierając tam różne elementy, poprawiając gdzieś tam hemodynamikę płynów. Czyli po prostu jakby stymulować do leczenia. Tak, nie? Możemy jakoś stymulować, żeby ten proces przyspieszyć troszeczkę, ale to jest proces, który dzieje się głównie na przykład pomiędzy naszymi spotkaniami, dając jakieś zalecenie na przykład tym ludziom, to, że chociaż powie, żeby pilnował albo spróbował lepiej sypiać, albo żeby czegoś nie robił, albo żebyś coś jadł, czegoś nie jadł, coś ćwiczył, gdzieś oddychał, medytował i tak dalej. Czyli to dzieje się tak naprawdę nie w trakcie naszej pracy, bo fajnie oczywiście jest tak, że ktoś przychodzi, boli mnie noga, robisz pracę, nie boli go noga, ale tak naprawdę być może go zaboli za godzinę, może za dwie, może jutro, a naprawdę nas powinno interesować, co się dzieje pomiędzy spotkaniami tak naprawdę w tym czasie, który po prostu zostawiamy, który po prostu dzieli te dwie wizyty. Więc fajnie było myśleć o tej pracy jako o procesie, bo wielokrotnie była taka sytuacja, że na przykład przyszedł z problemem X, z bólem, z ograniczeniem zakresu ruchu, na wizycie się praktycznie nic nie zmieniło, ale na przykład mija kolejna doba i kolejna i jest trochę lepiej i kolejna jest trochę lepiej i lepiej, lepiej i też przychodzi na przykład po 2 tygodniach, mówi, kurde, więc jakby przez tydzień jeszcze czułem coraz mniej dyskomfort, ale ten tydzień jest w porządku, no nie? I dalej na przykład iść do przodu, bo pomimo, że go nie boli, to nie znaczy, że jest dalej w porządku, więc staramy się zrobić coś, żeby nie doprowadzić do tego. Więc też fajnie było myśleć o swojej pracy, o jakimś takim trochę a może rozpoczynaczu, albo ułatwiaczu, przyspieszaczu jakiegoś tam procesu. Bardzo często. To jest jeden temat, a ja tak lubię myśleć o nas jako o takich trochę przewodnikach, że jakby z kimś wyruszamy w ogóle w jakąś podróż. Prawdopodobnie bez nas, błądząc bardziej bądź mniej, ktoś też mógłby do jakiegoś celu dotrzeć, nie? No bo może jakby sam się zainteresował właśnie różnymi formami pracy ze sobą i zaczął sobie właśnie i medytować, lepiej jeść, wysypiać i tak dalej, to i tak przyspieszyłby te swoje zdolności regeneracyjne, ale jak masz jednak takiego przewodnika, jesteś w ogóle w obcym miejscu, bo być może przez wiele lat zaniedbywałeś na przykład swoje ciało, czy w ogóle swój organizm w różny sposób, no to jest trudno się w tym połapać, od czego w ogóle zacząć, jak ułożyć w ogóle jakby ten cały plan wędrówki do zdrowia, no więc terapeuta jest kimś, kto cię tak raz, że troszeczkę w niektórych momentach popchnie, więc jak idziesz pod górkę i po prostu nie masz siły, to cię tam troszeczkę, wiesz, lekko popchnie, a dwa, że po prostu mówi, wiesz co, tutaj tędy możemy iść trochę na skróty, tutaj się wydaje dłużej, ale ta droga jest lepsza i po prostu idzie z tobą do celu, bo dokładnie zna teren i wie dokąd. No właśnie, dobrze powiedzieć, zna teren, bo jesteśmy jakby, staramy się być przewodnikami do zdrowia i żeby to było możliwe, po prostu my musimy tą drogę fajnie to znać na swoim przykładzie, nie na żadnym innym. Więc mi się wydaje, że na przykład osoby, które poszukują terapeutów, to też powinny szukać terapeutów, które są jakimś tam prozdrowotnym przykładem dla nich, że oni na przykład widzą, że rzeczywiście ta osoba, po pierwsze widać po niej, że jest zdrowa, nie jest przemęczona, zmęczona, dojechana życiem, wyeksploatowana, nieszczęśliwa i tak dalej, tylko po prostu rzeczywiście widać, że ona wprowadza te potencjalne zalecenia, które ta osoba dostanie, w życie po prostu, że coś tam robi ze swoim ciałem, coś tam działa. My oczywiście tutaj będziemy się często nosili w kontekście w ogóle triady zdrowia, no bo jakby tutaj myślimy w tych kategoriach różnych stresorów, które nasze życie oddziałują, ale fajnie byłoby też dawać przykład swojej osoby. Ja oczywiście uważam i też mówimy tam w wielu kursach, że praktycznie nie da się być terapeutą, który po prostu jest w gorszym stanie niż twoi pacjenci. Tak, tak, albo jest w kiepskim stanie. No, nie? I fajnie, bo wiadomo, że to nie jest tak, że może być cały czas na szczycie. Wiadomo, nie, że no, kontuzja przyjdzie, coś się wydarzy, zachorujesz. Znaczy też możesz mieć z różnych powodów po prostu trochę gorszy czas, bo na przykład też możesz mieć więcej stresu albo gorszą jakość snu i to jest nie do uniknięcia. To musielibyśmy po prostu siedzieć gdzieś w jakiejś takiej bańce i tam sobie egzystować i po prostu życie takie nie jest. No, ale wtedy, jak jesteś na gorszy czas, no, to wtedy mniej pracujesz albo na przykład robisz sobie pauzę, przez jakiś czas też odpoczywasz. Też o tym wiesz, więc jakby sobie modyfikujesz różne rzeczy, ale też raczej nie dopuszczasz do tego, żeby być w ogóle w takim totalnym dnie. No chyba, że to jest jakiś mega wypadek, nie? No tak, może się wydarzyć, że po prostu cię poturbowało, mimo że dbasz o siebie, to samochód cię uderzy na przejściu dla pieszych i no to nie masz na to wpływu, tak? Trudno, jest średnio. Tak, ale raczej nie jest tak, że
dobrze się trzymasz i nagle budzisz się rano, leżąc w rynsztoku i po prostu z jakimiś resztkami, wiesz, kokainy na kołnierzyku i myślisz, o, coś się chyba wydarzyło nie tak. Tylko tak. Po prostu jednak byłby to jakiś proces, który doprowadził do twojego upadku, więc nikt z nas po prostu nie robi rzeczy, które mogłyby no, doprowadzić do takiego naszego mega zaniedbania, żebyśmy się mega źle czuli. Ja się czułem ostatnio mega źle, już powiem, to było też ciekawe po prostu, ale już tu, No. Bo miałem słuchać taką sytuację, że po prostu jakby elita odmówiła mi pracy po prostu o godzinie 18:01 pewnego dnia, jakieś 3 tygodnie temu, może 4. W lipcu, ale ja dostawałem takie mini sygnały, że mówię, jest ogólnie spoko, ale mówię, kurde, brzuszek mi sobie pomasował. Wiesz, jakby jakaś misterka. Boże, nawet chyba 2 tygodnie wcześniej do naszego tutaj asystenta, na Mateusza się widzieliśmy, i mówię, Mateusz, wiscerarkę byś mi jako leko zrobił. Tak, jest okej, okay, nie ma żadnych problemów, ale jakby nie jest idealnie po prostu. Coś tam po prostu, wiesz, jakby taki... Czułem, że ten brzuch jest takim trochę słabym elementem. Takim, jakby miał wybrać najgorszy element swojego ciała, to bym powiedział jelitko grube, no nie? Wtedy. No. Mimo tego, że żadnych zapar, żadnych bóli, żadnych biegunek, po prostu nic, no nie? I też miałem taką po prostu chodziło za mną od 3 dni, mówi Patryk, taka długa, fajna medytacja byś przydała. Taka, wiesz, nie tak, że tak 10 minut, to mnie nie satysfakcjonowało, tylko tak, wiesz, godzinę po prostu, to się wyciszyć, napięcie dużo z siebie spuścić i tak dalej. I ona za mną chodziła piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, no i wtedy już nie chodziła, bo już nie miałem wyboru. Nie? Więc tak, to nie była taka nagła sytuacja, ale też muszę przyznać, że dynamicznie to się dość wydarzyło. No, ale te informacje my dostajemy wcześniej. To oczywiście jest trochę inny temat. Tak, dlatego to jest kolejne, dlaczego warto chociażby medytować, nie? Tak. Że mamy większą uważność na to, co się w ogóle u nas w ciele dzieje. Łączy się różne z tym wskazówki, nie? To nie trafiają gdzieś tam w ogóle w próżnię, tylko jednak do tego naszego spektrum świadomości i po prostu już jakby wcześniej wiemy, że coś się wydarzyło. Tak, tak. Ja bardzo polecam choćby jakieś takie proste rzeczy na zasadzie uważności na ciało, skaningu tego ciała, świadomego oddechu. To nie musi być jakaś super głęboka medytacja. Nawet ja bardzo często ostatnio pacjentom polegam te treningi autogenne. Schulza czy Jakobsona. Nie, one są mega fajne i już jakby też takie przyjazne dla osób, które na początku na przykład mówią, że nie mogą medytować, bo po prostu nie są w stanie minuty wytrzymać bez myślenia o niczym i tam się nic nie dzieje i to jest nudne i to jest trudne. Więc takie na początku właśnie ten skan ciała, taki nawet połączony jeszcze z jakimś ruchem, tak jak tam na przykład napinamy, puszczamy to napięcie, no to jest mega fajne i już jakby uwrażliwiające na to, co tam w tym ciele się dzieje. W ogóle było takie doświadczenie, teraz nie polecam źródła po prostu, ale postaram się opisać, o co chodziło. Oczywiście przez takie rzeczy, praktyki, które mówi Maciek, też można swoją cierpliwość oczywiście poprawiać, jakby pracować nad nią, bo to też jest jakby cecha, z którą można popracować. Natomiast było doświadczenie, gdzie były dwie grupy badanych osób. Osoby, które praktykowały taką medytację zen, czyli wiesz, cisza, spokój, oddech, zero dźwięków praktycznie, albo jakieś takie odgłosy zewnętrzne. I druga grupa osób, które słuchały czegoś, choćby muzyki relaksacyjnej. I ta pierwsza grupa osób, oczywiście to były osoby, które dopiero wchodziły w świat medytacji, treningu uważności, to one się nie potrafiły wyciszyć i skoncentrować. Ta cisza po prostu ich dekoncentrowała i osoby, które słuchały muzyki relaksacyjnej, jednocześnie też skupiając się na oddechu i tak dalej, po prostu, tylko że nie dostawały żadnych wskazówek, dużo bardziej się relaksowała, dużo bardziej się wyciszała, tętno spadało, wiesz, układ autonomiczny zaczął się wyciszać, stąd też na początku lepiej jest po prostu dostawać jakieś instrukcje. Ja ludziom najczęściej, jak wchodzą w ten świat, to po prostu polecam jakieś medytacje dynamiczne po prostu, czyli po takie prostu prowadzone. Dokładnie. Gdzie ktoś tak mówi, co mamy robić, jak oddychać, gdzie przepuszczać myśli, na czym się koncentrować i po prostu jest jakby łatwiej. Ludzie też jakby zauważają, o co w tym wszystkim chodzi. Jak już powiedzmy wiedzą, o co chodzi, to wtedy prawdopodobnie przychodzi taka myśl, a może się zrobię sam. No i sobie robią samemu i to też oczywiście poprawia jakby cierpliwość, bo docelowo ludzie nie są cierpliwi. Najczęściej może nie tak, że w ogóle nie cierpliwi na wszystko, bo tylko na przykład w jakichś kwestiach po prostu. Bo my chcielibyśmy wszystko od razu i na pewno XXI wiek w tym nie pomaga,
bo można mieć wszystko od razu docelowo. Chcesz jechać gdzieś, możesz kupić już bilety, zamówić tutaj, jesteś głodny, zaraz ci przyniosą do ręki jedzenie. No. I nawet teraz tak jest, jesteś pijany wieczorem i mówisz, kurde, nie chcę mi się do sklepu. Czyli wódeczką ci mogło, wiesz, jakby są te wszystkie aplikacje po prostu. Tak, nie jest. Polecam bardzo tego, ostatnio o tym słyszałem. Trochę mówię, szkoda, że jak byłem nastolatkiem, tak nie było. To takich nie było, nie? Tak, czy tam studentem, oczywiście żartuję. Natomiast no, jakby świat pokazuje, że może mi wszystko już. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki od razu po prostu. Mhm. Ale no są takie rzeczy, które po prostu wymagają czasu i tego się po prostu nie da, od tego uciec po prostu. Tak, jakieś nauki i to właśnie też mi się tak skojarzyło, paradoksalnie tak samo jest z medytacją, nie? Jak masz w głowie to, że od razu zrobię najtrudniejszą. Czy taką, że nic, siedzę w pozycji lotosu. Tak. I po prostu 4 godziny, żadna myśl nie zhańbi mojego mózgu, nie? Bo chcę od razu tą najlepszą medytację, nie jakąś podstawową, tylko tą taką jak mnisi w Tybecie. Znaczy, wiesz, od razu musi być najlepsza, nie? Można spróbować i to się szybko okaże, tak. Że jednak nie jesteś mnichem z Tybetu, tylko po prostu powinieneś zacząć od tego, co jest łatwe, bo czasami my też w ogóle przez to, że jesteśmy tacy niecierpliwi i przez to, że właśnie się tak napędzamy na te różne rzeczy, że też chcemy mieć nie tylko szybko, ale chcemy też mieć najlepsze od razu, nie? To trochę przeceniamy wartość tego, że coś jest lepsze, bo na przykład ktoś nam powiedział, że to jest lepsze. Ten rodzaj medytacji jest lepszy. Tylko, że teraz jakbyśmy to na przykład sobie porównali, że być może w jakiś, na przykład, nie wiem, porównujemy badania i się okazuje, że ta medytacja to jest o 2,5% lepsza dla naszego mózgu, to zaraz abstrakcja jakąś rzucam, niż ta druga, która jest łatwiejsza. No to to chcę tą lepszą, nie? Nie tą gorszą o 2,5%. Już patrzę, że te 2,5% w ogóle nie robi nam żadnej różnicy, bo w ogóle skoro i tak nigdy tego nie robiliśmy, to nie odczujemy różnicy tego rzędu. No ale chcę tą trudniejszą od razu, nie? Ja to też tak długo sam miałem z tym, że jak patrzyłem sobie na przykład na jakieś szkolenia, to mnie najbardziej interesował ostatni moduł, bo tam były najtrudniejsze rzeczy, a te wcześniejsze to takie były jakby dla mnie mniej istotne, bo one są łatwe. No i się okazuje, że to jakby wszystko jest ważne i trzeba przejść przez wszystko i to, co na końcu być może nawet nie jest w twojej praktyce najważniejsze, tylko te rzeczy, które są wcześniej. I tutaj jest tak samo, to trochę jakbyśmy nagle pomyśleli, że nie będę przecież jeździł Oplem Astrą, skoro nie jest taki szybki jak Formuła 1. To ja się nauczę jeździć Formułą 1, no tak, tylko że to nie jest na co dzień w ogóle ani potrzebne do niczego, no bo tak nie będziesz jeździł do pracy ani na zakupy, nie? Wyścigówką. Ale ona jest szybsza. A na szczęście jest to ograniczenie finansowe jeszcze. No tak. Bo więc nie stać na nic innego niż Opla Astra na przykład. No, nie. No tak, więc siłą rzeczy masz, ale jakbyś miał wybierać, to od razu najszybszy, nie? Najszybszy tak. I najlepszy. I w ogóle się można z tym wszystkim minąć z celem. Tak, natomiast jakby kwestia edukowania się i uczenia się no wymaga czasu na przykład, więc jak ktoś chce być po prostu dobrym terapeutą, no to jednak słuchajcie, no, sytuacja jest taka, my mamy ograniczone możliwości wchłonięcia wiedzy. To jest duży problem, bo załóżmy, jest książka. Ja jakby czytam sobie książkę terapeutyczną, taką energetyczną, można powiedzieć, takiej pracy trochę psychosomatycznej. Praktycznie trzeci raz. I czytam sobie jeszcze 17 stronę. Ja już to 17 stron widziałem kilka razy i ja czytam ostatnio i mówię, ja nie czytam. Mówię, to są same nowe rzeczy. No tak, po prostu, to jest wiesz, normalne, jakby, że czasami się gdzieś tam przy czymś zamyślisz, ale też jest tak, że to nawet wracając do niektórych książek, które już czytaliśmy dawno, to jest niesamowite, że możesz do tego wrócić i już patrzysz z trochę innej perspektywy, bo już masz trochę inną wiedzę. Zdecydowanie nie pamiętasz, masz swoje doświadczenia tak naprawdę, tak. Już część na przykład tej wiedzy, którą wyczytałeś, w praktyce stosowałeś, co się udało, pojawiły się nowe pytania, które się okazuje, że pojawiają się na przykład w początkach na przykład tej wiedzy, no nie? Gdzieś tam w samych podstawach, a ty ominąłeś oczywiście podstawy, bo chciałeś, wiadomo, więcej tak. Początkowo. Czasami też jest tak, że jeśli dostaniemy odpowiedź na pytanie, które nigdy nie padło, to dla nas to w ogóle nie jest cenne. I nam to wpada jednym uchem i od razu wypada z głowy, nie? Dopiero w momencie, kiedy ty sobie zadasz pytanie, bo czegoś naprawdę potrzebujesz i dopiero znajdujesz tą odpowiedź na pytanie, no to uważasz, że to jest jakby cenne i ci to na stałe wpada do głowy. I to właściwie sam zauważyłem, że czasami zdarza mi się teraz trafić coś naprawdę cennego, przeglądając niektóre skrypty ze szkoleń,
gdzie jakby ja to wcześniej słyszałem na szkoleniu, tylko w ogóle o tym zapomniałem, bo mi to było do niczego niepotrzebne. I teraz nagle to czytam i mam olśnienie i wow, w ogóle rakieta, nie? Ale to dopiero teraz, bo teraz jest mi to potrzebne. I czasami wracanie do niektórych rzeczy jest mega spoko. No i trzeba się też na to nastawić, że coś nam się może na początku wydawać nudne albo niepotrzebne, ale to nie dlatego, że takie to jest, tylko my jeszcze jesteśmy na jakimś etapie, że jesteśmy na coś, powiedzmy, nie gotowi. Może nie to, że nie gotowi, tylko jakby jeszcze no, nie zderzamy się akurat z jakimś konkretnym problemem, nie? Żebyśmy potrzebowali odpowiedzi na coś. Ja myślę, że słowo gotowi nawet pasuje, bo wiedza teoretycznie może być... On jest na każdy poziom. Bo wiesz, ta wiedza jest posegregowana, jest wiedza dobra na początek, jest wiedza dobra po 5 latach praktyki, jest wiedza dobra po 10 latach praktyki, jest wiedza pewnie dobra po 30 latach praktyki, nie wiem, jeszcze nie doszedłem do tego momentu. Ale przypomniał mi się tutaj taka historyjka Marty, naszej znajomej z Bydgoszczy. Nie wiem, czy ogląda podcast, serdecznie pozdrawiam Martę. Dawno się w ogóle z niej widziałem, aż się z nią zobaczę, za mną nie słychać, ale... Kiedyś Marta przychodzi do nas na salę szkoleniową. U nas jest tak, że czasami znajomi wpadają na szkolenia po prostu. Nie wiem, czy inni studenci mają, że po prostu przychodzą posiedzieć i posłuchać kursu, który robili 2 razy kiedyś w życiu i ogarniają ekstremalnie dobrze tę wiedzę. Po prostu fajnie może z nami spędzać czas, nie wiem, trzeba się ich dopytać, ale przychodzi sobie, ja tłumaczę, to jest kurs MTG, jakiś tam drugi dzień, super proste rzeczy, proste dla nas, to pracujemy tak kilkanaście lat. Tłumaczę po prostu, wiesz, jak tu pracować, pewnie z naprężarzem pomiędzy szerokiej i tak dalej. I ona potem jest przerwa i mówi, jak ty możesz im tłumaczyć takie proste rzeczy, skoro w ogóle jakby kompletnie i trochę już inaczej patrzysz na pacjentów, inaczej pracujesz, już nie patrzysz w ten sposób dosłownie na tych pacjentów. Jestem przekonany, że nie pracujesz dokładnie z naprężaczem w ten sposób, tylko robisz to inaczej, testujesz sobie go testami, oceniasz sobie, dlaczego nie działa, co jest priorytetowe i tak dalej. I nie kusi cię, żeby to im powiedzieć po prostu, tylko pokazujesz im taką super prostą pracę. I ja mówię, kurde, no ale jak ja bym był na ich miejscu i ktoś mi pokazał tak, jak pracuję, to ja bym tego po pierwsze nie docenił, po drugie nie zrozumiał, po trzecie może... Znaczy w ogóle byś z tego nie wykorzystał, nie? Tak. To czyli ta wiedza byłaby za bardzo na teraz. Znaczy w ogóle moim zdaniem bezwartościowa. Ja po prostu też to znowu kojarzę ze swoimi doświadczeniami, jak byłem wiele lat temu jeszcze na samym początku gdzieś tam swojej praktyki byłem na warsztacie, gdzie prowadzący pokazywał element jakiejś pracy czaszkowej. Tylko, że wiesz, ja narzędzia to miałem do pracy typu po prostu to, co było na studiach. A umówmy się, u nas jeszcze to, jak my studiowaliśmy, to nie było tego bardzo dużo. No, myślę, było bardzo mało zmieniło. Różnych szkoleń i no, to też no, różnie. Pewnie zależy od uczelni i tak dalej, ale było bardzo mało, ja miałem bardzo podstawowe narzędzia, bardzo ograniczoną wiedzę i nagle trafiłem na warsztat, gdzie tutaj prowadzący jakby tak pokazywał różne rzeczy. Już mi się to bardzo podobało, tylko ten poziom tego był bardzo, bardzo wysoki. I on nagle mi tutaj mówi, że no tutaj to musisz sobie wejść, tam tutaj pole czaszkowe, znaleźć coś tam, tutaj napięcie ścięgna centralnego i coś tam. Tak, i ja miałem takie... No dobra, ale to jakby co z tym co zrobić, to jak to zbadać? On, nie, no to wiesz, no tutaj wpływasz na homeostazę organizmu, musisz sobie po prostu wyczuć, gdzie tutaj, jak to działa, jak jest naprężenie wiesz, na oponie pajęczej. Ja takie myślę, jakie oponie? I tak, ale ja w ogóle wiesz, i jakby wydawało mi się to fajne, ale ja z tego w ogóle nic nie wyniosłem. Nic. Byłem na warsztacie, z którego nic się nie nauczyłem. Powiesz, panie doktorze, proste pytanie. Do jakich pacjentów to się nadaje? Łokieć tenisisty będzie dobry? Golfisty będzie dobry? Napięcie bólowe będą dobre? Tak. Dokładnie w jakich w jakich sytuacjach i dokładnie co, nie? W jak, tak. Tak, więc nic mi to nie dało. Ale było fajne. No był fajny. Jakby on mnie gdzieś tam finalnie troszeczkę popchnął w tą stronę, żeby się też tym prędzej czy później zainteresować, się później zainteresowałem. Myślę, że jakbym na to samo trafił parę lat później, to bym z tego wyciągnął fajne rzeczy. Ale to było dużo za wcześnie.
No ale widzisz, to było. Więc to jakby... było tylko jakby inspiracją, ale podejrzewam, że gdybym wtedy trafił na warsztat, gdzie ktoś by mi pokazał, jak się pracuje z pacjentami, którzy mają łokieć golfisty, to mógłbym z tego mieć od razu fajne efekty z pacjentami. Tak, bo z tego nie miałem żadnych. Może nie chodzi zawsze, żeby mieć fajne efekty z pacjentami, tylko po prostu, bo wiesz, docelowo... No, które tak... coś by ci w ogóle jakby wniosły, nie? W twoją praktykę na dany moment. Mm. To były za trudne A to wniosło rzeczy. Może bardziej więcej w twoje życie niż w twoją praktykę? No nie wiadomo. No być może tak. Gdzieś tam... Pytanie w ogóle, o co chodzi? No, o co chodzi, tak. Dobierasz kursy i tak dalej. Ja dzisiaj nawet czytałem naszej kursantki ostatnio jakiś wpis na Instagramie po kursie NIT-u po prostu. Mhm. I często tego opisu wynika, że nie wiadomo w sumie tak naprawdę, dla kogo ten kurs był. W sensie, czy dla mnie osobiście, bo tam coś mi klikło w głowie, czy dla moich potencjalnych pacjentów, a może dla jednego i drugiego, no jakby. Więc... Tak, myślę, że są szkolenia, które robimy bardziej dla siebie niż dla pacjentów. Znaczy ja to jestem w ogóle przekonany, że my je wszystkie robimy dla siebie. Ja też tak myślę. Bo w sumie to ja się uczę po to, żeby po prostu z tymi ludźmi pracować i... No ale to jakby ja wzbogacam swoją praktykę, no przecież później nie opowiadam pacjentom szczegółów ze szkolenia, nie? Mhm. Więc jakby ja to robię dla siebie. Mhm. No jakby ja tak uważam, że tak jest. Ja myślę, że przede wszystkim po prostu rzeczy robimy dla siebie i jak już powiedzmy, że jesteśmy usatysfakcjonowani, no to po prostu inni też jakby ciągniemy ludzi za sobą. Choćby pod kątem tego zdrowia, tak? Jesteśmy tymi przewodnikami, powiedzmy, więc ciągniemy ich, bo na tych szkoleniach też tak naprawdę rozwiązujemy swoje tematy. Swoje tematy z ciała, bólowe, żywieniowe, emocjonalne i tak dalej. I trafiają do nas ludzie, którzy są bardzo podobni do nas na naszym poziomie. Jednocześnie, jeżeli te rzeczy dobrze zadziałały na mnie, to mogę spróbować wykorzystać tą wiedzę też na innych ludziach po prostu. I się okazuje, że oni też jakby idą fajnie, bo ja widzę ekstremalną jakby zależność, że jakby mój mental przyciąga konkretną grupę ludzi po prostu, z którymi się na przykład świetnie dogaduję, mamy dużo wspólnych zainteresowań i oni po prostu na danej momencie swojego życia jakby potrzebują tej wiedzy ode mnie po prostu. A ja właśnie ją mam w tym momencie, no nie? Coś, za kilka lat będą w ogóle inni pacjenci, no nie? Znaczy, że ciężko utrzymać jakby jednego pacjenta przy sobie przez na przykład, nie wiem, 10-15 lat. No, wiesz, kto by tak chciał? Nie? Ale wiesz, nawet mi chodzi pod kątem profilaktyki, że już wiesz, ktoś się czuje świetnie i przychodzi do ciebie, bo jeżeli tak się dzieje, tak mi się wydaje, jeżeli tak się dzieje, no to często to już nie jest relacja terapeuta-pacjent, tylko jesteście ziomkami po prostu i on do ciebie po prostu wpada pogadać i przy okazji zrobić sobie może jakąś masażyk-terapię, ale jeżeli jesteście na relacji terapeuta-pacjent, to prawdopodobnie ta osoba stoi w miejscu trochę. Skoro jakby cały czas tego potrzebuje. Wydaje mi się, nie? Że tak. No, tak, myślę, że w ten czas można byłoby zrobić tak olbrzymią robotę edukacyjną, żeby ta osoba przychodziła do ciebie, no, tylko jak coś się po prostu wydarzy. Mhm. Nie? Ja tutaj też. Ale wiesz, ona też może ci już, jak przyjdzie do ciebie, jak coś się wydarzy nawet za kilka lat, to się może okazać, że już jej nie pasujesz tej osobie, się pyta. Tak, bo już jesteś zupełnie innym terapeutą, tak, nie? No, inaczej może pracujesz. Inaczej pracujesz, zajmujesz się innymi rzeczami, masz może w ogóle inne podejście do leczenia. Ja jestem pewien, że teraz moi pacjenci sprzed 10 lat, to już byśmy się mogli nie dogadać. Mhm. Znaczy, myślę, że moglibyśmy się dogadać, ale na pewno, skoro by oczekiwali tego, co wtedy, to już mogliby po prostu tego nie dostać, nie? Mhm. Więc być może część by była zawiedziona tym, co tutaj się dzieje. Tak. I słuchaj, mówiliśmy sobie o tym, że będąc danym terapeutą, jakby ta profesja jest wymagana po prostu, bo to są lata pracy tak naprawdę i to chyba każdy się z tym powinien pogodzić. Natomiast jeśli chodzi o bycie pacjentem, to cierpliwość też jest wymagana po prostu, bo no my nie przyspieszymy tego, że organizm potrzebuje konkretną ilość miesięcy do regenerowania się. Mhm. To jest na przykład dobry przykład osób, które miały uraz stawskowego. Klasyczne skręcenie, super częsty problem, gdzie rzeczywiście można w bardzo szybki sposób spowodować, że ta osoba na przykład nie ma obrzęku i nie boli jej. No ale na przykład była sobie na OSG albo na jakimś tam badaniu obrazowym i się okazało, że było zerwanie na przykład konkretnego więzadła, albo naderwanie, no to my wiemy o tym, że to potrzeba powiedzmy, no teraz w zależności od więzadła i uszkodzenia, ale powiedzmy od 3 do 6 miesięcy.
Czyli, że to się nie wyregeneruje w tydzień, ani w miesiąc po prostu. No, nie mamy, nawet jak to my możemy spróbować tak naprawdę poprzez życie, to co możesz spróbować, żeby to było 3 miesiące, a nie 6. Mhm. To znaczy, że wtedy no, wymaga cierpliwości to, że okej, okay, dobra, jakby nie boli mnie, ale ja muszę dalej tym pracować, zawieszam bieganie na przykład teraz, zajmuję się innym treningiem niż do tej pory i tak dalej, i tak dalej. I wymaga to i czasami tam się tak stawiam, że kurde, jakby w sumie to nawet dobrze tym osobom przyszło tak od razu, wiesz. Nie to, że hamuje te możliwości, jak wyjdzie, no to ja będę z siebie dumny, jestem zawsze zadowolony, jak po prostu, jak są takie momenty, ich jest niespecjalnie często, że w ogóle jest 100% efekt po wizycie. Są takie momenty, one są bardzo fajne w życiu terapeutów. To często to sobie myślę w kategoriach, a dobra, to ja mogę wrócić do normalnego życia od razu. Nie? Jak prawie... Jak się rozsypie, to jedna wizyta i znowu jest poskładane. Nie? No, a potem się okazuje, że były takie przypadki. Okazuje się, że na przykład za drugim razem to już nie jest jedna wizyta. I może nie dwie nawet, no nie? A może nie dojdziemy do tego stanu. Więc czasami nawet dobrze ten ból nie mija od razu, dlatego, że my powoli zmieniamy swoje myślenie, zmieniamy swój lifestyle, dorzucamy coś. Życie się po prostu zmienia, nie? Im więcej tych jest różnych problemów, się okazuje, że ta droga jest trochę dłuższa, ale no jakby ta edukacja w tym wszystkim jest taka ważna, nie? Że pacjent zaczyna dostrzegać to, że trochę jednak więcej rzeczy wpływa na jego samopoczucie, niż to, że się garbi w pracy. Mhm. To też akurat przypadek z wczoraj, nie? Pani jakby winiła całe swoje samopoczucie za to, że ona się trochę garbi. No to było powiedzieć, to się nie garb. No tak właśnie, tak to mniej więcej do tego to wszystko zmierzało i okazało się, że to był w ogóle ten temat garbienia się, to był w tym wszystkim najmniej istotny, jeśli w ogóle. Mhm. Nie? Więc jakby samo zauważanie tego, że właśnie w sumie te wszystkie mało sexy, nudne podstawy, że są dosyć ważne i że to nie jest takie oczywiste to, co jemy, jak śpimy, jak wykorzystujemy czas. To ostatni odcinek mniej więcej był o tym. Tak, tak, tak. Że to jednak takie rzeczy są istotne i nam się do powiedzmy 30 roku życia wydaje, że jesteśmy nieśmiertelni, że to nie ma wpływu, a później się trzeba zacząć przyzwyczajać do tego, że jednak ma to sens, nie? Tak, ale wiesz, rzeczywiście czujemy się nieśmiertelni, a z drugiej strony to idzie w drugim kierunku, że komuś mija 30 lat i przychodzi i mówi, że no już wiek, no nie, jakby. No tak. To jest dużo takich osób, że przychodzi i mówi jakby, co pan sprowadza? PESEL, no już nie? PESEL, no nie? Ja mówię, ale ja mam tyle samo jestem lat, starszy. Jestem starszy od pana. Nic mnie nie było. Tak, jest nieźle, no. Więc... Genetyka. Na szczęście nie ma dużego wpływu, dzięki Bogu po prostu, bo było, myślę, kiepsko z ludzkością. Natomiast, wiesz co, jeszcze jedna rzecz po prostu, trochę problematyczna w naszej branży, związana z tym, że my się bardzo mocno opieramy tylko na subiektywnych uczuciach ludzi. Mhm. One są super ważne, no bo celowo chodzi o to, żeby ta osoba, która przychodzi do nas, po prostu wyszła szczęśliwa w którymś momencie, czy nie pierwsza wizyta, czy 15. Żeby ona zadowolona z tej naszej współpracy wyszła. Natomiast to jest trochę za mało. To jest trochę za mało, dlatego że to może frustrować dużo osób, przez co ich cierpliwość po prostu podupada, dlatego że robią świetną robotę na wizycie, są zadowoleni z siebie, po czym pytają się, jak tam? I ktoś mówi, że nic się nie zmieniło. Mówię, kurna, macie, w ogóle wiesz, jakby... Dałem ciała, cała dałem terapia ciała. Krew w piach. Dokładnie, tak. Mogłem zrobić to lepiej. Może tak, może nie wiadomo. Może tego było za dużo zrobione, bo to też jest taka sytuacja, że my czasami też zobacz, jak jesteśmy, jak byliśmy uczeni po prostu, bo ja to już dawno z głowy wszystko wybiłem, natomiast tego, że tych rzeczy trzeba dużo zrobić, że jak na przykład na studiach jest, były jakieś zajęcia z jakiejś metodyki ruchowej, to te konspekty były takie, że wiesz, jedno ćwiczenie, drugie, trzecie, piąte, dziesiąte, piętnaste, trzydzieste. Jak są nawet u ludzi uczą się masażu, to jest jedno głaskanie, drugie, trzecie, piąte, rozcierań 15, ugniatań 50, klepywań 43 i znowu, i wiesz, dużo wszystkiego jest po prostu. Trzeba tego pacjenta jakby tymi bodźcami zarzucić po prostu, co jest też problem, bo się może okazać, że ten efekt mi nie idzie do końca tak, jakbym chciał, bo tego jest za dużo po prostu. Tak jak trening po prostu, ktoś chce mieć fajne
efekty treningowe i doprowadza do tego upadku, wiesz, z treningu na trening. Mhm. No i no tak, przetrenowuje się docelowo, no nie? I nie ma efektów. No. Tak, i tutaj fajnie było mieć jakieś dodatkowe narzędzie, żeby wiedzieć, że ta praca została zrobiona dobrze i to subiektywne odczucie pewnie jest ważne, ale to jest jeden z rzeczy, które się może zmienić. I to nawet nie musi od razu, nie? I tego jest sporo, bo to może być tak, jak ty pracujesz pod kątem oceny układu autonomicznego. Mhm. Fajna tak. rzecz. To... Właśnie ostatnio teraz o tym z naszym Michałem rozmawiałem, bo też był u nas na kursie i mówi, że w sumie z tych technik, co robiliśmy, to mało co było takiego jakby nowego, nie? Bo się spodziewał, że będą takie trudne, zaskakujące te wszystkie techniki, a one się okazały w sumie łatwe. Robi to do wykonania. Część z nich. Pewnie nawet tak, tylko jakby samo to, że robisz je w konkretnym jakimś kontekście i w tym miejscu, w którym akurat trzeba je zrobić, mhm. i masz do tego jakiś feedback, to się może okazać, że zrobiłeś 2-3 rzeczy i na przykład już o jedną za dużo, nie? Mhm. I o tym też się dużo osób przekonało już po pierwszym dniu, że teoretycznie bardzo mało technik, bardzo delikatnie, a już był to bardzo duży ładunek, duży bodziec dla układu autonomicznego i nie wszyscy się świetnie wyspali po pierwszym dniu. Też techniki technikami, ale my na przykład, to jest bodziec dla ciała, a tych bodźców na przykład na kursie, załóżmy, jest dużo. Jest dużo. Mhm. Nowa wiedza, tak. Nowi ludzie, nowa teoria na przykład, jakieś ciekawostki, no, nowa sytuacja na przykład, plus kilka technik, mhm. i to wszystko się sumuje po prostu. Tak. Więc to też może być istotna informacja dla ludzi po prostu, bo się może okazać, że może nawet nie za dużo technik, tylko ktoś miał bardzo intensywny dzień dzisiaj. Mhm. Dużo się działo, nawet nie musiał dużo ćwiczyć, ale po prostu miał trudną rozmowę o pracę, albo szef pracy po prostu robił jakiś... Czy po prostu dużo więcej jakiegoś tak, stresu. Dużo jakiegoś, nie? Dokładnie, jakiegoś stresu. Dużo po prostu się działo i po prostu ta nasza praca to może być już za dużo po prostu na dzisiaj. Ale fajnie właśnie, tak jak mówiłem, mieć dodatkowe narzędzia, choćby przez ocenę układu autonomicznego, są oczywiście testy funkcjonalne, które mhm. się fajnie nadają, a czy niestety niektóre tak, nie są. Dużo nie. tych rzeczy na nicie. Testy nerwomięśniowe są tak. fajne jako ocenę dodatkowy element. Oceny funkcjonowania że... właśnie nerwu błędnego, tak. wyjścia z nadnerczy, stanu ostrego. Dokładnie. To jakby czyli już my wiemy, pokazuje że taki... okej, okay, dobra, mhm. boli ci jeszcze, ale widzę, że idziemy do przodu. Że ta terapia była zrobiona mhm. dobrze. Widzę, że idziemy do przodu. I w pewnym momencie prawdopodobnie to nam się zacznie nakładać sobie, że idziemy do przodu, a jednocześnie zmniejsza nam się ból. On nie musi się od razu zmniejszać, może okazać, że musimy kilka rzeczy zrobić, które mają się na siebie nałożyć i w końcu pach, kliknie. Tak. Tak, ale to może być za 2 tygodnie, 3 tygodnie, miesiąc, mhm. 1,5 miesiąca i tak dalej. A jeśli na przykład nie klika, to też nie od razu wjeżdżamy, że coś jest ze mną nie tak, tylko może po prostu... Nie dopytałem czegoś, może po prostu ta osoba popełnia jakieś konkretne błędy, na przykład to, że mhm. nie sypia. Może po prostu, tak jak kiedyś była takiej starej pacjentki, która codziennie rano suplementowała 34 rzeczy. To, no wiesz, tak. to już może być po prostu konkretny bodziec, że ona się czuje gorzej i się okazuje, że część może. Rzeczy się łączyła ze sobą, część w ogóle wykluczała się ze sobą, mhm. bo się okazało, że a tu reklama, a tu mi taki lekarz polecił, a tu w ogóle inny, ci lekarze się ze sobą nie kontaktują, w ogóle część rzeczy było na receptę, część nie i po prostu ostra akcja bez trzymanki. Więc tych możliwości po prostu jest dużo i tak naprawdę nas też powinno interesować, jakby to jest oklepana rzecz po prostu, jakby wiesz, jakby droga ponad celem, no nie? Czyli, że jesteśmy w miejscu X, mamy jakiś konkretny problem, przychodzi pacjent z jakimś konkretnym bólem, chcemy dojść do tego, żeby nie bolało, fajnie, ale nie zwracajmy uwagi, że po prostu, że ja już muszę tam być, tylko po prostu co mnie doprowadza, że, na przykład, że się czuję na przykład lepiej, żeby obserwować na przykład tą drogę po prostu, że o, to mi poprawia sytuację, a to mi pogarsza sytuację. O, a mój ból zmniejsza się, jak na przykład jem mniej przetworzonych rzeczy, ale bo mam bardziej tłuszczową dietę, to jest mhm. lepiej na przykład. Mhm. Albo jak się wyśpię, to mnie też nie boli na przykład. Albo medytacja pomaga mi w regulacji bólu i tak dalej, żeby sobie obserwować tą drogę, żeby tak naprawdę uczyć się na przykładzie dążenia do tego celu po prostu, jak funkcjonuje ciało. Ja myślę, że jedną z kluczowych rzeczy, które my powinniśmy ludziom pomóc, nie chcę mówić, że dać, bo to nie jest jak po prostu Bóg dał Prometeuszowi ogień, ale jakby zrozumieć trochę ciało,
docelowo, no nie? No bo to chodzi o to, że my często jakby nie rozumiemy go, nie wiemy, jak o niego zadbać, co, wiesz, dalej cały czas, niestety prawdopodobnie też się do niego dołożyliśmy troszeczkę, ale funkcjonuje ten motyw mechanika. Mhm. Tylko, że zobacz, że różnica między ludźmi a samochodami jest taka, że jak, wiesz, zamknąłbyś samochód w lesie na 2 tygodnie, to by dalej stał popsuty, a człowiek, wiesz, to już jak wjedzie na urlop po prostu do lasu, wiesz, zero stresu, fajny klimacik, 2 tygodnie, się okazuje, że kurde, jakby nie boli mnie, czuję się świetnie, po prostu nie mam problemów trzewnych i tak dalej, no nie? A samochód stawiony na 2 tygodnie w lesie po prostu bez, no, może być... Różnie, bo w najlepszym wypadku nawet trochę podrdzewieje. Tak, tak, więc jest zasadnicza różnica między człowiekiem a maszyną. A więc porównywaliśmy kiedyś, no nie? Bardzo często do samochodu. Młodzi byliśmy, musicie zrozumieć, że ludzie się uczą, no nie? Na błędach. Tak, tak, tak. Tak, więc ja to też fajnie po prostu byłoby, żeby każdy miał takie... umiejętności po prostu i taką instrukcję obsługi, jak ja mogę sobie samodzielnie z tym problemem radzić, no nie? Mhm. Żeby też, to jest kluczowe, żeby nie uzależniać też ludzi od terapeutów, to jest super ważne, bo dużo osób mówi, że to znaczy tak, jednocześnie krąży taki mit, że Czasami takie zarzuty się gdzieś tam pojawiają w stronę różnych jakby terapeutów, głównie terapeutów manualnych, osteopatów, to ci terapeuci tacy bardziej od ruchu mówią, że bo tutaj na przykład osteopata to uzależnia pacjenta od siebie, żeby on do niego ciągle chodził na zabiegi. Znowu myślę, że to nie chodzi o konkretną kwestię zawodu czy formy pracy, jaką my się posługujemy, tylko tego, czy my w ogóle tych pacjentów edukujemy, czy nie. No bo tak samo może być terapeuta ruchowy, który niczego nie nauczy pacjenta, tylko po prostu mu każe ćwiczyć pod swoim okiem i ktoś może ćwiczyć 2-3 lata i nadal nie być w stanie samodzielnie zrobić treningu, nie? Tak. Tak samo też można chodzić do terapeuty manualnego, który cię tylko wychrupie i też w sumie możesz chodzić latami. Tylko więc wiesz, myślę, że otoczka może jest taka wśród tych terapeutów manualnych, że oni robią takie super spektakularne, trudne rzeczy, bo tylko oni to mają moc w rękach, wiesz, bo niektóre leczą. To tak brzmi, ale to w koniec końców gdzieś tam faktycznie tak, raczej nie chodzi o to. I zarzuty o tych terapeutów, tak jak powiedziałeś, tych bardziej ruchowych takich, jest tak, że to nie jest tak, że ktoś ma cudowne ręce. Ja się z tym nie zgadzam, bo ja myślę, że wszyscy mają. I że wiesz, możesz po prostu mieć w tych rękach tą instrukcję swojej obsługi i po prostu świetnie sobie radzić, robiąc po prostu świetną autoterapię, dobry trening i po prostu mając tą wiedzę, co wpływa na mnie, bo oczywiście są takie rzeczy, które wpływają na wszystkich docelowo, bo taki dobry sen, on wszystkim za swoją robotę, ale są też takie rzeczy, które po prostu już tobie będą robiły robotę, a innemu może niekoniecznie. I fajnie po prostu te rzeczy wiedzieć, bo się może okazać, że masz już trochę zeksploatowane ciało. Dzisiaj akurat byłem na chwilę w gabinecie, miałem panią po prostu, która ma już jakiś problem z bioderkiem, trochę strukturalne, trochę niekoniecznie, no i ona już po prostu konkretnych rzeczy na dzień dzisiejszy raczej nie będzie robiła, być może za kilka miesięcy tak wróci do tego, ale po prostu jakbym ludzie mówił, trzeba dbać o rotację wewnętrzną, trzeba dbać o wyprost, no to u niej na razie nie dbamy o to po prostu, trzeba na razie to zostawić po prostu i zająć się trochę innymi rzeczami. I tak jakbym powiedział, że długie super spacery i bieganie z dobrem, to na razie dla niej nie za bardzo, nie? Pewnie sobie wróci, więc fajnie byłoby wiedzieć, co mi robi robotę, a czego na przykład na razie... Też na dany moment, nie? Tak, nie chcę mówić, bo są też tacy pacjenci, którzy przychodzą i mówią, panie Trójka, chcę wiedzieć, czego ja nie mogę robić. Odwrotnie, to powinienem się dowiedzieć, co powinieneś robić. Tak, dokładnie. Ja, ty wiesz, nie chcę czuć się jak po prostu matka nastolatka, że ty nie możesz tego, nie możesz tego, nie możesz pić, nie możesz chodzić wieczorem. Tak, ja bardzo często, dużo osób o to pyta i ja zawsze pacjentom odpowiadam tym samym zdaniem, że jestem absolutnie ostatnią osobą, która będzie czegokolwiek zabraniać, a już na pewno nie będę zabraniał ruchu. Tak, ja teraz mówię inaczej, ja zawsze mówię, że jest pani dorosła, nie mogę pani go zabraniać. Ale jeżeli mamy na przykład godzinę do wykorzystania na konkretną rzecz i mamy do wyboru aktywność X i aktywność Y, to X będzie zdecydowanie lepsza.
Po prostu, no nie? Tak. Każda jest okej. Ale X po prostu zrobi nam robotę super, a Y jako fan jest dobry, ale pytanie jakby, co chcesz zrobić. To jest też bardziej, powiedzmy, tak, korzystne, nie? Prosty temat. Rozwijam jeszcze po prostu 30 sekund na rozwijanie mitu jednego. Jakby ktoś przyszedł i powiedział, że chce profilaktycznie pracować nad kręgosłupem, żeby on był sprawniejszy, silniejszy i powiedział, czy ja mam biegać, czy chodzić na pas? Mówię, zdecydowanie biegać, to nie? Jeżeli o co ci chodzi. A on mówi, ale co, pływanie złe? No też jest spoko, no ale dałeś cel konkretny, no nie? Tak. Chcesz, żeby twój kręgosłup był silniejszy po prostu, więc obciążę go po prostu na zewnątrz. Jakby zapytał, ale to bardziej bieganie czy trening siłowy, będzie był pewnie trening siłowy, no nie? Dorzuć wielki ciężar, obciąż go i on się zadoptuje do tego. Tak. I tyle. Słuchajcie, bądźcie cierpliwi. Pamiętajcie, że wszystko wymaga czasu. I to jest kluczowe, żeby się też nie obwiniać od razu, jak coś idzie nie tak. Żeby dać sobie to, bo młodzież, bym powiedział, studyjna, ma ekstremalną presję po prostu. Już. Szybko. Jazda. Wszystko. Jakie macie kursy? Czy da się zrobić je w miesiąc? Tak. Nie da się ich zrobić w miesiąc, słuchajcie. I też na przykład mamy kurs, który trwa 5 miesięcy. Moglibyśmy go wcisnąć w 2. Dałoby się to zrobić, no nie? W 3. Ludzie by z tego coś wyciągnęli? Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. Myślę, że zdecydowanie lepiej jest, jak jest rozwleczony w czasie, bo po prostu na to wszystko potrzeba czasu. I jak jesteście pacjentami, to też nie wymagajcie dzikiej presji na swoich terapeutach, bo po prostu, jeżeli ktoś miał problemy od 10 lat, to będzie ciężko go po prostu w tydzień postawić na nogi. Nie wiem, czy to w ogóle możliwe jest. Znaczy, takie... jak ktoś coś takiego obiecuje, to najprawdopodobniej kłamie. Pamiętasz, jak my rozmawialiśmy kiedyś w jednym odcinku o takim rozchwianiu hormonalnym troszeczkę, jak mamy tych pacjentów, którzy wyjście z nanerczy, są mega rozregulowani, mają zaburzenia hormonalne, to gdzieś była informacja, jakby są w tym stanie ostrym, nazwijmy to, to ja szukałem informacji i okazało się, że 2 lata, żeby dojść do równowagi, no nie? Bez wspomagaczy jakichś większych po prostu. No to jest... czas i konkretne działania, nie? To jest 2 lata pracy i komuś tak mówiłem, bo miałem kilku takich pacjentów, mówię, że trwają 2 lata, mniej więcej. No oczywiście tak. Nie tak będziemy się widzieć co tydzień, no ale tak. Że 2 lata Ale że to trwa, pracy... żeby to gospodarka tak. Zaczęła, powiedzmy sobie, tam spokojnie, dobrze dokładnie. Funkcjonować, nie? I są takie rzeczy, słuchajcie, gdzie po prostu w niektórych tematach trzeba po prostu miesięcy, tygodnie, miesięcy albo lat nawet. Mhm. Więc bierzcie to na uwadze i słuchajcie, dziękuję bardzo serdecznie. Jeżeli wam się podoba, oczywiście like. Bardzo miłe, mile widziane są komentarze tutaj, udostępnienia. Fajnie, coraz więcej osób o tym podcaście wie, bo myślę, że on może być bardzo pomocny dla wielu osób. Choćby to, że dobra, mam czas, nie muszę się śpieszyć, na spokojnie zdobam wiedzę, albo nie wymagam presji na swoim terapeucie, to jest proces. Okej, jednak idę do przodu, bo z każdej wizyty jest trochę lepiej, ale... I wiecie, i to może być bardzo pomocne dla wszystkich tutaj grup ludzi, którzy to oglądają. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Kolejny odcinek chyba jeszcze wakacje będzie, no nie? Raczej tak. Zobaczymy. Myślę, że tak. Tak, co 2 tygodnie w środę widzimy się. Do zobaczenia. Hej. Ciao.